Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Chants of Senar. I zacznijmy od naszego języka kochanego. I tutaj widzę, że chyba mamy pełną zgodę co do tego, co może oznaczać ten symbol. Najbardziej on przypomina rzeczywiście człowieka, więc to po prostu nazwę człowiek. Choć mam wrażenie, że oni mogą nazywać tych ludzi jako podwładny. Bardziej bym może szedł w kierunku podwładny, bo tu ewidentnie widać, że jak widzicie, oni stoją nad nim, oni się tu wręcz błagają, tak? Wyciągają ręce do góry, co pasuje nawet do tego układu, prawda? Więc tutaj jakby ludzi traktują bardzo konkretnie. Zobaczcie, to jest bardzo dużo przejść, tak? Znaczy, przejście jest, stąd przyszliśmy? No dobra, jest kilka przejść, faktycznie. Więc zatrzymam się na razie tej strony, pójdę tu, żeby się upewnić, czy dobrze łażę, bo też trzeba jedną rzecz pamiętać, że ja pominąłem jedną z lokacji. Znaczy, tam jak można było pójść w lewo, jak tylko weszliśmy do tych sekcji, ja poszedłem w prawo od razu i wszedłem w jakąś sekretną lokację, więc tam muszę pamiętać, że jeszcze w razie czego, może przeoczyłem tam jakieś rzeczy. Brakuje nam tu czegoś, tak jest, ewidentnie brakuje nam jakiegoś klucza, także tu na razie nie wejdziemy, ale tak dla pewności upewniam się jeszcze, czy plenerówki widzę mnóstwo, proszę bardzo, plenerweczki są. Czy przypadkiem jednak czegoś nie pominąłem? Nie ma co. Mówicie zresztą, że niektórzy z was, jak ogrywali grę, to największe problemy, jakie z nią mieli, to czasami, że jedną rzecz się pominie i jest smutek. Że można się naprawdę zaciąć na tym. No dobra, gdzie my mamy pójście? Tu mamy jakąś rzecz do sprawdzenia. O, proszę bardzo, wygląda jak tasak wielki. Nie wiem, co to jest jeszcze, ale tutaj mamy, że to jest jakby tu wiele, tak? Czyli tutaj mamy coś. Może to jest broń jakaś, bo tu widzę XL, też widzę coś, co wygląda jak wielki topór. Nie jest to natomiast coś w tym stylu, czyli to nie jest raczej czasownik, tak? Czasownik ma taki daszek na dole, z tego co widzę zawsze. Tak jak tutaj mamy jakiś czasownik, to natomiast nie wiemy co to. Na razie. Więc, ale to jest jakby... Jak wejdziemy tu, to się dowiemy co to tak naprawdę jest. Patrzę, ile mamy przejść. Mamy przejść 3, tak? Więc możemy kombinować teraz, żeby nas strażnicy nie zauważyli. Jakoś się tutaj przedostać. Najlepiej, żeby tu się przedostać, bo to trzeba będzie połazić. Ale to spróbujemy zrobić tak, żeby nas nie widzieli i przedostać się na razie... Tylko... Czekajcie, ja nie przedostanę się do, bo to są strażnicy, nie? No właśnie. Tu są niestety strażnicy. Jeżeli chciałbym... Aha! Okej. Okay. Jak wyskoczyło, byłem ciekawy w sumie przy okazji, zobaczyliśmy co się wydarzyło. Okej, czyli ten zauważył. No dobra, czyli nie mogę przyspieszyć tego za bardzo, będę musiał rzeczywiście się poprzekraść. Na to wygląda. Więc słuchajcie, ja to zrobię szybko, bo nie ma sensu was zanudzać tym, jak ja to próbuję sobie poskradankować się. Dobra, chyba teraz się już uda. Dobra, przemknąłem. Okej. Okay. Przemknąłem, możemy... O! O, pieruny, to nie koniec. Prawie mnie zauważyli. No dobra, czy będzie trzeba przemknąć się jak nie patrzą? Tak. No, tutaj te fast travel na pewno będą pomagać. Tam zostawiłem jedno przejście, ale było chronione przez strażników, więc... Średnio raczej dałbym radę... się tam przedostać. Więc na razie śmigamy. To jest w sumie fajny system, że rzeczywiście jest to przyciąganie do ściany. I o, tam jeszcze z drugiej strony można, tak naprawdę. A! I nawet trzeba. Chociaż... Kurde, może oni... O kurczę, a teraz o co chodzi? Czy oni by zasłaniali na przykład? Bo teraz widzę, że... Ten tutaj patrzy, tak? To teraz może jak oni przechodzili... To mogłem przejść niezauważonym razem z nimi. Ale to... Dziwne. Czy co, a może jednak inaczej? Chociaż nie, ten tutaj patrzy. No dobra. Trzeba pokombinować, jak to zrobić. Bo idzie kolejna drużyna chyba jeszcze raz, tak. Idą, więc no... Może jest szansa, że przemknę, kiedy oni mnie zasłonią. Może... A wiecie co? A może tak naprawdę wystarczy mega szybko przebiec i oni nie są w stanie zauważyć. Przecież oni będą mnie... Ci będą mnie widzieć, jak ja będę przebiegał, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszeczkę ich zajmę. I zobaczmy, cyk. O! Jednak! O, i tutaj mamy uderzenie, co może zwrócić uwagę. Tylko co to zmieni, jak tu uderzę?
Okej. Chyba rozumiem. Dobra, przeszliśmy na drugą stronę. Widzę, że tam stoją. Okej. Coś mówi. Wojownicy, marsz! Okej. I teraz ciekawostka, bo muszę przydać się tutaj. Widzi mnie? Aż pieron, tylko boga mnie od początku. No, jak dobrze są checkpointy. Tak. No właśnie, czy oni są zajęci? Mam nadzieję, że będą zajęci nimi na tyle, właśnie jak oni tu wchodzą. To ja sobie teraz śmignę. Czyli może już śmignę, słuchajcie. O właśnie, nie? Teraz można było śmignąć. Dobra, oni są zajęci tutaj. Dobra. Zasłaniają też troszkę. Okej. W porządku. Przeszliśmy. Co tu się dzieje natomiast? Mamy jakąś informację. Czekajcie, bo dostałem jakąś... Chciałem kliknąć. A, wow, w ogóle zobaczcie, tutaj jest. Tu jest czynność. Tu są jakieś inne rzeczy. I on niesie skrzynkę. Aha. I ten też coś mówi. Widzicie? To jest góra, to może być kierunek. Góra, dół, może coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy. Nie, małe, duże. Okej. I tu mamy znowu coś. Tak, czyli... Zaraz zobaczymy. Duża. Dobra, i teraz idź. I teraz mam znowu gdzieś. Nie wiem, tak jak iść tutaj na przykład. I znowu mamy coś. Tak, to mamy znowu kolejną... To myślę, dobra, zacznijmy uzupełniać. Połóż. Tak? Połóż. To mi się wydaje, że to jest skrzynia. Takie mam wrażenie, że to może być skrzynia. Nie zwróciłem uwagi, które było duże, małe. Połóżcie skrzynię, tak? Wojownik. I teraz on mówi, wojownik, coś tam, coś tam. To może być taczka. Tak, bo to trochę przypomina w ogóle to. No nie wiem, ja to nazywam taczka, to może być wózek. O! O właśnie, widzicie? No dobra. To wydaje mi się, że to może być właśnie wózek. Coś w tym stylu. No ale tak trochę zaskoczyło mnie jeszcze, nie? To jest połóż. Tu jest przynieś, tak? Dobra, no to jest pchaj. Połóż. Wydaje mi się, że to jest postaw połóż, tak? Tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, to jest bardzo podobne do tego. Powiedziałbym, że to jest, tylko że tu nie ma podnieść na razie. Dobra, poczekajcie. Jeszcze raz musimy zobaczyć. A, spokojnie, będziemy żadnego... Będziemy robić zgadywanek. Na razie, patrzę, tylko tu jest przejście na razie. Ale może dalej coś jeszcze jest. Więc zaraz zobaczymy, jak przeniosą rzeczy, żeby zobaczyć raz jeszcze. O proszę. Tu jest jakaś, aha. Tu mogę przejść, tu mogę się jakoś dostać, tu jest jakiś kołowrotek. Tu mamy, zobaczcie, wajcha, to jest ewidentnie jakaś... Tak, to jest ewidentnie jakaś winda, ale my się musimy przypatrzyć raz jeszcze. Szkoda, że nie ma przycisku przyspieszającego czas. Bardzo by przydałoby się, żeby po prostu, wiecie, przyspieszyć. Tutaj ma dużo fajnych rozwiązań, ale przyspieszanie czasu byłoby jeszcze bardziej... Dobra, wojowniku, czekaj. Dobra, wojowniku, czekaj. Dobra, i to jest... Tak. To w takim wypadku może być właśnie coś takiego jak... Jak to jest może opuść, to może to jest podnieś. Podnieś, przepraszam, podnieś, weź. Tak bym Podnieś, weź, tak bym powiedział. I on mówi tu. To jest, powiedzmy, duży. Tak? Tak mi się wydaje. Podnieś, weź duży, dużą skrzynię. Tak? I ten teraz mówi podnieś... Ja zakładam, że to jest duży, mały, nie? Mały. Tak, rzeczownik... Przymiotnik, przepraszam. Podnieś małą skrzynię. Dobra. I ty mówisz podnieś... O, znowu podnieś małą skrzynię. A, bywa różnie, a? To jest losowane, zobaczcie. Dobra. I podejdźcie do wózka.
iść, przejść, podejść wózek. I połóżcie wiele skrzyń. Tak? I mamy teraz co? Wojownik. I teraz moim zdaniem właśnie tutaj pchać. Ja bym powiedział, że to jest pchać. Wojownik, pchaj wózek. Więc to jest pchać wózek. Ale teraz gdzieś nieść. To jest położyć. Ja się teraz pytanie, czy to jest podnieść? Bo tu widać, że są strzałki, to nie jest podnieść. Mamy podnieść, weź, duży, skrzynia. No pytanie, czy nie chodzi o skrzynię tutaj. Mały, wózek, pchać. Forteca, człowiek i coś na fladze, tak? No to może być wózek, nie wiem, no. Tak sobie na razie strzelam, ale... No dobra, to na razie jedyne, co mamy, to możemy zrobić podnieść, weź, zobaczymy. No jednak. Okej, okay, to może przenieś wózek, nieś. Nosić, posiadać. Czyli nieść. Okej, okay, dobra. Czyli nie wziąć, podnieść, tylko nieść. Kłaść. Okej, okay, położyć. No kłaść ogólnie. Dobra. I pchać. Wszystko się zgadza. Dobra. To na razie mamy kilka czasowników ogarniętych. Dobra, to teraz musimy się skupić na tym, żeby teraz zjechać sobie tą tutaj... Teraz oni są zajęci. Pytanie brzmi, czy... Ktoś może mnie zobaczyć. Nikt nie widzi, że winda sama jedzie? Chyba nie. Chyba nikt nie zwrócił uwagi na to, że winda jedzie. Ciekawe jest też to, czy mogę dostać na przykład tutaj. No tu jest wojownik, ja bym się tutaj raczej nie mógł przedostać. Tak? Tak? Wystarczyło wyjść i wejść w ogóle, żeby zdecydowało się. Także tutaj jakby nie widzę przejścia na razie, póki jest strażnik. Ale to może być kilka takich przejść, które mogą narobić potem trochę bigosu w głowie. Tutaj zgadzam się z Nieśką, ale myślę też, że ci z was, którzy grali albo na tego oglądacie, brakuje tu małej mapy nawet, nawet schematycznej mapy, tak? Jakiejś absolutnie podstawowej nawet mapy, żeby po prostu nie pogubić się z tym wszystkim. To wygląda, jakby to też można, słuchajcie, było jakąś windą pojechać. Tutaj mamy wajchę. Jakiego użyjemy jej? Tu mam jeszcze jakieś informacje. Tak, to tu jedzie winda. Dobra, tu jest co? Znowu wiele czegoś. Czy tak jak tam były, wiecie, mikstury, apteka, takie przedmioty, instrumenty, to mamy wiele czegoś, to? Czy to wygląda trochę jak butelka, tak? Więc na przykład wiele i to może być, nie wiem, na razie nazwijmy to butelka, bo tyle widzę. Tak? To, dużo butelek, ale to może być wino, to może być jakiś napój. To może być wszystko. Dobra, wiecie co? Źle. To musi być na górze. Ta winda nie jest po to, żeby na razie wjeżdżać, to ona jest po to, żeby można było się tutaj na niej, słuchajcie, skryć za tymi. Skryć się za skrzyniami. To teraz tak. Co jest istotne, to to, że mamy kilka przejść, tak? A, czekajcie. A, wiele skrzyń, wiele butelek. Dobra, i tu też to może jeździć chyba. A to może wjechać do środka tylko. I ten znowu nosi skrzynię. A tu jest jeszcze jedna skrzynia. No więc właśnie. Może dowiemy się, co jest w tej skrzyni. Szybko, szybko, szybko. Ło! Zebraliśmy skrzynię. Okej. Okay. Zarąbałem skrzynię. Tak, czyli tak, wiele skrzyń. A skrzynia to mogły być też, wiecie, bagaże, pakunki, to ogólne słowo. Tak samo jak tutaj, te butelki. Więc de facto teraz musimy przenieść się z tą skrzynią jakoś. On sobie tu znowu zbiera skrzynię. W nieskończoność będzie te skrzynie niósł, więc będę musiał przemknąć obok niego. No i tutaj rzeczywiście sporo takich skradankowych elementów. Ale spoko. Niech będą. Dobra, poczekamy, nigdzie nam się nie spieszy. Nie wiem, po co tę skrzynię wziąłem w ogóle, tak? To jest jakby dla mnie zagadka, po co mi ta skrzynia, ale... Myślę, że po coś na pewno jest, tak? Dobra, po coś tę skrzynię wziąłem. Nie? Może rzeczywiście, słuchajcie, ja bym powiedział, że może ta skrzynia przyda się. Tu sobie położysz skrzynkę ładnie. Może jednak tutaj się ta przyda skrzynia. Jakoś się tu jeszcze schować z tą skrzynią? Zaraz zobaczymy, o co może chodzić. Jeszcze jedną skrzynkę tu położę. No tak, może chodziło o to, że potrzebuję właśnie kolejnego... O! Potrzebowałem, słuchajcie, kolejnego, jakby to powiedzieć, poziomu. Czyli tak, to już teraz wiemy jedną rzecz. To jest skrzynia.
To jest butelka, a tu mamy, zobaczcie, jednak wysoki, niski. To jest ta różnica wysokości, tak? Czyli to niekoniecznie mały, chociaż nie, no duży. Mały, to ma sens, tak? Tak, tutaj na razie idzie piorunem. Powiedziałbym. Wielki, mały, butelka, skrzynia. Wszystko perfekcyjnie. Dobra, podniesiemy oczywiście to teraz. Nam się pozwoli skryć. To na pewno. Oczywiście podczas tego elementu tutaj pewnie. To jest ciekawe, bo w sumie zostawiłem tam trochę lokację. Teraz weź to, wracaj. Skradaj się pomiędzy tymi wszystkimi ziomeczkami, ziutkami, Stefanami. Dobra, przeczekamy sobie teraz i potem czmychniemy. To akurat jest prosto, tak? Tu nigdzie więcej nie da się pójść. A te elementy są fajnie przygotowane nawet pod myszkę. Matko boska, kolejna. Okej, tam wózki jadą. Ojej. Ojej. Dołem można przejść w ogóle? Ciężko powiedzieć. Dołem zejdziesz tam? Tylko na chwilę możesz zejść. O rany. O rany, o rany. No dobra. Obstawiam, że może tutaj się szybko udało schować. Bo ci patrzą się tutaj, tak? Ci się patrzą tutaj. No dobra. Czekajcie, bo może tak, ten tu będzie mi widział w ogóle? Nie wiem, co odwalam, bo idę trochę na ślepo. Wygląda na to, że to starcza. Dobra. Lecę teraz tutaj. I lecę tutaj. No nie, trochę na żywioł. Nie? Troszeczkę. Ciutkę. Na razie jest ok z tym żywiołem. Widzicie, znowu wiele. Może to być na przykład magazyn broni. Może to magazyn broni jest. Tu możemy uderzyć. Nie wiem tylko po co. Tu mamy też coś. Tak, tu mamy jakiś element. Tylko teraz tak, jak ja wyjdę... Aha, no tak, on zasłania mi widok tego strażnika pewnie, tak? Tak jest. Ło, już? O, cholera. No dobra. Okej. Na szczęście checkpointy są świetnie zrobione. Więc to jest super. Także myślałem, że ten mnie zauważy, więc trzeba poczekać, aż zostanie... Tylko widzicie, tu jest coś tak, że to... W innych grach było widać stożki, a tutaj nie ma stożków. Coś wziąłem. Coś wziąłem. A, chyba rozumiem. Okej. Aha. No dobra. Okej. To muszę to również, teraz muszę to zgrać jeszcze z kolejnym, jeszcze muszę zgrać to z tym. Czyli poczekać, że znowu to przejedzie, żeby być taki, wiecie, pewność, że jak rzucę tym kamykiem, to będę mógł to dobrze wytajmować to idealnie, żeby ten koleś spojrzał sobie, poszedł sobie tutaj do tego miejsca, kiedy będzie szła kolejna zatyczka przestrzenno-widoczna. Co ja w ogóle powiedziałem? Skrzynki, które zasłonią widok. Jedziemy. Cyk. Jest. Biegniemy. Chowamy się tu. I chowamy się tu. Dobra. Okej. Oj, nie wiem, czy on nie zauważy mnie tam. Nie, nie zobaczy. Dobra, biegniemy teraz tu. Chyba nikt mnie nie widzi. I biegniemy tu. Nie zastanawiamy się, cyk. Poszło. Bo w ostatniej chwili chyba. No, to jest zbrojownia. Nie? Powiedziałbym, że to jest broń w takim wypadku. To jest broń. Według mnie. I patrzcie, tutaj tej broni jest. Tu mamy tarczę. O! Co to ma być niby? O kurczę, ja się przebieram! O kurczę! Ło, i mogę też, zobaczcie, zmienić... O kurde! No, to mi się podoba! Okej, tylko teraz zobaczmy... Próbuję zrozumieć, co tu się dzieje, że ja mi to tam... Aha, czy albo tarcza, albo te. Dobra. Rozumiem. Okej. Nie, no fajnie! Fajnie, można się uzbroić teraz i udajemy, że jesteśmy kimś innym. Super. Ekstra. Tylko tak naprawdę wydaje mi się wręcz,
że trzeba by zobaczyć, jak oni faktycznie wyglądają, żeby wyglądać tak samo, dobrać odpowiednią broń. Oż ty w mordę! Poznał mnie. No właśnie. A dobrze byłoby dosłownie dobrać odpowiednie... Jak widzicie, poznał mnie typ, tak? Więc... Musimy... Wydaje mi się, że trzeba dobrać oręż i to wszystko, jak wyglądamy, żeby nie okazało się, że jednak jesteśmy tylko impostorami. Aha. Tylko teraz pytanie, wiecie co, gra mi nie pozwala się skupić na tym, żebym sobie przypomniał, jak ja powinienem wyglądać, tak? To jest najgorsze tutaj, ale widzę, że jest po prostu miecz. Dobra, okej, okay. Musiałem się mu przyjrzeć, tylko to wymaga trochę, no dobra, niech będzie. Czy potrzebne są te karwasze, czy jak to tam nazwać, ale zobaczcie też, że są... Wiecie co, tutaj może być też... A, są też, zobaczcie, wysokie. I niskie, nie ma znaczenia chyba, czy są pionowe, czy poziome kreski, ale muszę wziąć to. I chyba wysoki, nie? Chyba chodzi o to, żeby dostosować się do faktycznego wyglądu. Mam wrażenie, że teraz jest chyba okej. Oni mieli tam, tylko że no... Szkoda, że nie można tutaj gdzieś wyjść i... Piękne. I po prostu się przystosować. Okej. Koniec skradania. I to jest pięknie wymyślone. Teraz już nie trzeba się skradać. Teraz można wszędzie wejść tam, gdzie chcemy, ponieważ jesteśmy jednymi z nich. Wyglądamy nawet tak samo. Teraz. No dobra. Czyli tu udało się uzbroić. Cała ta akcja tutaj to było po to, żeby się uzbroić. Tu nie było żadnych dodatkowych przejść, jak dobrze pamiętam. Chyba nie było, nie, nie przypominam sobie. Tak jest. Dobra, i teraz tak, tam, dobra, tam pamiętam, że nie było przejścia. Wojownik... A, widzicie, w ogóle wojownik pcha człowieka. To jest ich hasło. Wojownik pcha człowieka. Teoretycznie pchać to może oznaczać po prostu... Popycha go, w sensie, że go nim rządzi wręcz. Co to za jest, kurczę, za ustrojstwo? Jestem chomikiem. Coś pojechało? Nie wiem, co się... Nie wiem, co się wydarzyło, ale coś zrobiłem. Coś zrobiłem, coś podniosłem. Tu jeszcze jest jakaś kolejna wajcha. O kurczę. Ło! To ma drugą stronę. Wojownik Pitu Pitu. Czyli tak, to wygląda jak klucz, prawda? Czyli tak, wojownik pcha człowieka. Wojownik... Ciekawe. Ale widzicie, teraz się zmieniło. Dalej ma wysoką czapkę, ale ma teraz włócznie i tarczę. Dobra, ale co to zmienia? Okej, okay, co to zmieniło? Czy ja mogę tym znowu wrócić? Nie działa, musiałbym to podnieść, żeby... Dobra, ale no coś zmieniliśmy, no to zobaczymy, co ogólnie się zmieniło, jak to przestawiliśmy, tak? Jestem ciekawy, jak oni by zareagowali na mnie w tym stroju, jakbym wrócił teraz do wiernych, to mnie też ciekawi teraz. Dobra, zmieniliśmy coś tu, ale... Co to zmieniło gdziekolwiek indziej, tak? To jest w sumie ciekawe. No dobra, no na razie spróbujmy zobaczyć jeszcze raz to przejście tutaj i zobaczymy, co się zmieniło i co jesteśmy w stanie uzyskać teraz tą zmianą. Bo tu nie widzę żadnej zmiany, wszystko zostało po staremu. Dobra, to wrócę się, słuchajcie, może do tej starej lokacji i zobaczymy, co tam się zmieniło. A, zobaczcie. Jak tu wracam, to kończy się mój przebiór. Jak tylko wyszedłem. Ale dobra, to w takim wypadku chcę zobaczyć, co tam pominąłem, tak? Bo... się okaże, że tam po prostu nic nie ma. Ja się wracam niepotrzebnie, ale z drugiej strony, no... Dalej jest to... ciekawe, no tu mamy jakiś fast travel, może bym gdzieś go odkrył, wtedy mógłbym szybciej tutaj wrócić. Ale bardzo męczy mnie. Tutaj już jakby porzucam przebiór. Ubiór, tak? No tu mamy, widzicie, też... forteca. Co mi tak sobie to nazwałem, bo to nie jest jeszcze potwierdzone. Tak. Natomiast o to pamiętam tutaj, że tu nie mogłem przejść, ale tu było przejście tych ziomków. Ja poszedłem od razu. No i się okaże, że to nie było innej opcji. Cholera. No właśnie, czy co tu nie ma innej opcji? Okej, czyli tak jak poszedłem, to w ogóle...
Kurczę, to ciekawe, czyli tak jak poszedłem wtedy, to jest idealny sposób na przejście, bo nie ma innego. W sensie to jest jedyna ścieżka, jaką mogłem zrobić, jaką mogę pójść, tak? Nic nie straciłem, myśląc, że tam coś było. Jedynie co, to mogę zacząć wracać z powrotem, ale to nie ma sensu wracać tam. Okej, okay, czyli jeszcze raz wracam do tamtych ziomków, bo muszę teraz przypomnieć sobie, gdzie były przejścia, przez które nie mogłem przejść, a jako, że mam teraz strój, to będę mógł przejść. Słuchajcie, jeszcze tutaj patrzę, tak? Na tę tajną informację. Ja bym tutaj spróbował, mogę pierwsze słowo prawie powiedzieć, tak? Mogę prawie złożyć to zdanie, więc muszę tu znaleźć teraz, to był człowiek, nie, w górę wielki, to był człowiek. Czyli tak, wiele człowiek to człowiek i teraz nie możesz przejść, czyli tutaj było nie, to było to. No i teraz iść, przejść, musimy znaleźć, bo nie pamiętam, które to było. Zamykać, otwierać, rozmawiać, iść, przejść. Nie? O! To ciekawe. Bo gdyby było dobrze, to by załapał, ale to jest nie człowiek, czyli to nie jest po prostu człowiek, ludzkość. Ale wiecie co, to może być wierny, bo tutaj może chodzi o to, że oni klęczą, więc to mogą być na przykład wierni. Spróbujmy, czyli zamiast człowiek, spróbujmy zrobić wierny. A, wierny, bo dużo wiernych. Nie. I kurczę, gdzie było to iść? Tak jest, dobra. Słuchajcie, to sobie, w ten sposób sobie w ogóle zgadliśmy, co to jest za słowo. To nie jest człowiek, to jest wierny po prostu, tak? I tu wierni nie, no i tu nie znamy tych słów, więc to nie będzie możliwe do zrobienia, ale... Ale spoko, tak? Co znaczy ta kropka jeszcze tu na górze, to mnie ciekawi. Dobra, czyli możemy sobie od razu poprawić język. To nie jest człowiek, to jest na bank wierny. Wierni nie mogą wejść, tak? Dobra, a ja wracam. W ogóle, tak by the way, jeszcze się zatrzymam na chwilę, stąd widać, że tutaj na górze znowu człowiek z gitarą jakąś, nie? I aureolą. To może być kolejny... Bo tu mamy kilka nacji, tak? Więc tu może jest kolejna nacja, zupełnie inaczej wyglądająca. I zobaczcie też tutaj. Widzicie, tu mamy takie zgarbione ziomki, z których też tutaj coś zwisa im jakaś chusta. Więc to mogą być różni... Są pokazane w różny sposób te wszystkie nacje, które istnieją tutaj w tym miejscu. Bo tych języków tutaj jest więcej. Każda nacja ma swój, my dopiero poznajemy drugi, nie powiem z ilu, z kilku. Tak, rzucimy też niespodziankę, więc tutaj mamy coś. Więc teoretycznie rzeczywiście będę musiał sprawdzić, co to wszystko po prostu pozmieniało. Tam było przejście zamknięte, tak? Tamto przejście to było do wejścia, gdzie potrzeba klucza. Tu natomiast było wejście do tego kołowrotka i nic więcej. Więc chyba miałem dobry pomysł, na to wychodzi, żeby jeszcze raz... Znaczy teraz widzimy, że tak, że włócznia w ręku, tarcza i wysoki hełm. To może na przykład, może to są generałowie, może wręcz będę mógł im rozkazywać, bo na razie po prostu mnie ignorują, nie? A być może po prostu będę mógł coś jeszcze tutaj zmienić, więc zobaczymy. Zobaczymy, co wykombinuję, bo na razie tak... Widzicie, gość się zainteresował mną, mimo wszystko. Tylko tutaj nie ma zwykłych włóczni. Są tylko takie... pseudo-włócznie. Teoretycznie mogę sprawdzić, ale wydaje mi się, że to testowałem. Że zamienię na to i zamienię na to, ale wydaje mi się, że oni właśnie nie reagowali na mnie źle, jak założyłem takie rzeczy. Widzicie? Tak, reagują na mnie źle. Chyba jeszcze, że byłoby tak, że to jest... Że to jest mniejszy hełm. Ale też mi się wydaje, że nie. Zastanawiam się po prostu, czy to nie jest wywołanie jakiegoś generała albo czegoś. Widzicie, reagują na mnie, tak? Jedyne, co mogę na razie zrobić, to po prostu przebrać się za nich. Może w przyszłości dowiemy się jeszcze, co by można było tu zmienić. A może tutaj nie ma za bardzo zmian. To po prostu była zagadka, że musimy się w nich przebrać. Za nich przebrać raz i koniec. Miecz i wysoki hełm. Dziękuję. Idziemy zrobić zwiad, bo może... Coś się zmieniło gdzieś. Bo ja coś przestawiłem, ale nie mam bladego pojęcia, co to znaczy. A, no to było, o Jezu, to było przejście. Przecież, no tak. To było jedno z przejść, które były zamknięte do tej pory i to jest jedyny sposób, żeby się tam dostać. W ogóle wiecie co? Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to kiedyś nie było czerwone. Albo czasami mam wrażenie, że jest czerwone, a czasami nie jest. Czy mi się już pierdzieli coś?
Wydawało mi się, te skrzynki były po prostu szare i koniec. Ale dobra. Słuchajcie, idziemy dalej. Tu się coś dzieje. Wojownik, a widzicie? Wojownicy, no i to jest jakieś państwo. To jest nazwa może ich w ogóle nacji, tak mi się wydaje. Tak? Posiadamy broń. Okej. No widzicie, tak mi się wydaje właśnie, że to jest to. Teraz tak, to mamy miecz, może to po prostu jest miecz, a to jest oczywiście wózeczek. No i pięknie. Służba. Służba, broń, wózek. Okej, czyli służba. Nieś broń, nieś broń. Tak sobie tu krzyczą. Wojownik służy. Pcha wiele wiernych. Pcha wielu wiernych. W ogóle to jest takie pchanko trochę. Czy wojownik służy? A widzicie? I mamy znowu coś. Wiele coś. To przypomina mi trochę to, nie? Jakby to, zobaczcie, bardzo podobne. To było uwielbienie od rąbu. Odchodzące. Tak staram się szukać. Tu mamy na przykład nie. A to mamy uwielbiać. Więc niekoniecznie musi mieć jakieś znaczenie, że jest rąb, czy nie ma rąbu. Natomiast tutaj mamy coś, wiele coś. To ma kilka okrzyków tu mają. Zobaczymy. Niesie broń. Różne okrzyki są, tak? No dobra. Okej, to przynajmniej coś więcej wiemy. Patrzę, czy coś jeszcze pominamy, ale raczej nie. No, ale tu można będzie wrócić, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, w razie czego. Okej, tutaj mamy znowu tak. To po prostu jest broń. Czyli liczba mnoga. Tak? No dobra, patrzymy. O! Na tym mieczu jest dużo rzeczy fajnych. Widzicie, znowu wiele czegoś. I tu się dowiemy, co to jest. Mamy też nowy symbol tutaj. Zanim tam wejdziemy, chcę zobaczyć ten wielki miecz. Tu nic nie ma. Ciekawa decyzja co do prowadzenia kamery, bo tu mamy coś... jakąś informację. Tu mamy, zobacz, też butelki. Tak. Okej, tutaj mamy tak. Wiele wojowników czeka... coś tam, wiele coś tam. Może coś o chwale tu będzie. Wiele wiernych... aha. Wiele wiernych czeka śmierć. Czyli tak, wiernych czeka śmierć, a wojowników czeka... wiele chwały na przykład, nie? Coś w tym stylu. Tak? Więc ja bym coś w tę stronę strzelał. Trochę jak wikingowie Walhali. Kolejny mamy znak, zobaczcie. Też coś oznaczający, tak? Ciekawe. Czy mamy znowu jakieś ciekawe obserwacje na temat znaków, które widzieliśmy? To jest tak, pchać, wojownik, bo to jest znaczy jakiś Y trzymający jakby miecz, nie? Wojownik tutaj jest pchać. Tu mamy wierny. Więc są tu jakieś sposoby na... a to też może być jakiś rodzaj, no nie wiem, czy człowieka. No dobra, zobaczymy, nie ma co na razie zgadywać. A, tutaj w ogóle jest butelki. O! O! Zjeżdżamy do magazynu butelek? No tu mamy przynajmniej dużo ścieżek do zwiedzania teraz, tak? Więc jest fajnie. Aha! Skrót! Dobra. Okej. Okay. Niby butelki, ale tak naprawdę zjechaliśmy sobie tu niżej, dobra. W porządku. No tak, wcześniej przyglądałem się tym wojownikom, a właśnie kiedy... to jest chyba najgorszy moment. Znaczy najgorsza rzecz w tej segmencie, że... nie pozwolili nam chociaż zobaczyć, tak jakby liczyli na to, że będziemy... taki test pamięci jakby może tak zaprojektowali, żeby pamiętać teraz. I jak już tam weszliśmy, teraz weź tu człowieku, pamiętaj, jak wyglądał... ziomek. Tak? No to już wiele ścieżek jednak nie ma, tak naprawdę jest teraz jedna ścieżka. Pamiętaj, jak wygląda ziomek i z pamięci spróbuj odtworzyć jego strój, nie? Tak by myśleli. Zaraz zobaczymy, co to znaczy. Co to znaczy ten symbol? Wow! Słuchajcie, no może grafika jest prosta, ale te przestrzenie są potężne, tak?
Zaraz zobaczymy, gdzie my wejdziemy i co tu... Co tu tak naprawdę... Jaszczurki są wszędzie. Ewidentnie. Może się dowiemy. O jaką liczbę mnogą chodzi? Właśnie muzyczka się odpaliła, mamy przejścia. Może wiele dróg? Wiele ścieżek? Nie. Raczej nie. Mamy tam jeszcze jedną ścieżkę, trzeba pamiętać. Uuu. To wygląda jak zagadka. Jakiś... Jakie tu są dzwony? Jakie ładne rysunki. Takie... Te malunki są zupełnie nie jak... No właśnie, jak malunki, nie jak hasła, jak słowa. Co my tu mamy? Okej. Trzeba dobrać do odpowiedniego symbolu klucz, instrument, łódka, waga, handel. Dobrać odpowiednią... wysokość. Chodzi o dźwięk pewnie, wysokość dźwięku? Nie, tak mi się wydaje, tak? Ale dobra, jeszcze raz przeanalizuję. Mamy cztery symbole i można ustawić, moim zdaniem, wysokość tego młotka i może im wyżej młotek uderzy. Czekajcie, no zobaczymy. Moim zdaniem to jest dźwięk. Więc zrobimy sobie tak. Taki test. Co z tego wyjdzie? Jak to zostanie... Tak. Dobra. Aha! Jeszcze mnie napadli od razu. Dobra, ale zachował się układ. Znaczy tak, tutaj dźwięk oczywiście może... Może tak. A teraz chcę zobaczyć, że ustawię wszystko na jednej wysokości. Tak, dzięki temu będę, wiecie, chodzi o to, żeby przetestować i zobaczyć, co to daje. Czy daje różne dźwięki, czy co? Ten pierwszy uderzył. No tak. Dobra, to jest... Dobra, inaczej jest jeszcze, ciekawie. Bo się okazuje, że tak naprawdę... Rozumiem. Okej, nie chodzi o wysokość dźwięku, chodzi po prostu o to, żebyśmy odegrali w odpowiedniej kolejności. Uderzyli w dobre dzwony, tak? To jest kolejność. Mamy 5 nut do odegrania i to po prostu pokazuje, który dzwon zostanie uderzony. Dobra, przynajmniej już wiem, czego oczekuję teraz. Czego potrzebuję może bardziej. No, mamy coś. To słuchajcie, zobaczcie, wygląda jak człowiek, jak wojownik. Więc według mnie to jest człowiek. Wierny jest odwrócony tutaj. To też jest coś związanego z człowiekiem. Ha. Tutaj coś można zobaczyć. Ale zobaczcie, uwielbia butelki. Może to jest pijak. Pijaku. Lakuzda. to jest taki dowcip memiczny, bym powiedział. Tak rzucam to tak już automatycznie mi przyszło do głowy. Ja tu Lakuzdę przy okazji pozdrawiam. Wyjaśnię dla tych, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi, bo to taki kanałowy żarcik jest. Tutaj coś mogę, może jakieś butelki będę mógł położyć. Więc żart polega na tym, że z Lakuzdy, zwanego Kulazdą, kiedyś to chyba był Darkest Dungeon, tak mi się wydaje? Nie. Może tak? Tak, i on był jesterem w Darkest Dungeon i tam by chyba dostał mnóstwo perków do alkoholizmu. I zdarzało się chyba później również, że jak jakimś cudem pojawił się z jakąś postacią, to w sumie od razu miał przypisywane jakąś flaszkę czy alkohol. On sam się też z tego nabijał, więc wyszło na to, że mamy sytuację, w której jak jest coś związanego z jakimś alkoholem, to bardzo pierwsze skojarzenie, jakie mam, to właśnie z Lakuzdą. A wiem, że będą pewnie to oglądać osoby, które Lakuzdzie powiedzą, że jest teraz bohaterem opowieści, więc jestem pewny, że pojawi się w komentarzach. Co my tu mamy, słuchaj? A to jest moja morda? Ktoś tu siedzi, zobaczcie, i ma książkę z dzwonami. Więc tu dowiemy się, jaką piosenkę można zagrać. Ale ktoś tu siedzi. Ktoś tu jest. Więc to być może być określenie kolejnej nacji. Tak mi się wydaje, tak? No tu nie mamy czegoś, ewidentnie. Tutaj nie możemy wejść, bo jest zamknięte. Zapukać nie będę chciał. No dobra. To jest budka tego, który zarządza dzwonami po prostu. Na to wychodzi. Ale było powiedziane, że coś uwielbia butelki. Więc jeżeli uda nam się skołować butelki prawdopodobnie, albo jakiś trunek... Tak? To prawdopodobnie... O, idziemy. To prawdopodobnie on wtedy nas przepuści. Czekam na jakiś fast travel tutaj, bo się by przydał. O, proszę bardzo.
No, wygląda na to, że mamy tutaj, no właśnie, bardowie, śpiewacy, ludzie od rozrywki. Zobaczymy. Spadajmy wszystkie posągi. Wojownik nosi broń, tak? Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, że to jest broń, to już wie. Tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze czaszki jakieś. Tak? Wojownik nie boi się śmierci, bym powiedział. Tak? Wojownik nie śmierć. Ja bym powiedział, że to jest... Na razie będzie strach. Bo to nie jest bać się, bo to nie jest czasownik, nie? Czasownik nie strach śmierć. Ale to może być wszystko, tak? Tylko to nie może być czasownik. A może być... No nie, no właśnie nie może być czasownik. Wiem, że czasowniki mają taki daszek na dole, prawda? Więc możemy wykluczyć, że to jest czasownik. Prędzej jakiś właśnie rzeczownik. Tak, patrzę na te wszystkie przedmioty. To mam uwielbiać jest, tak? Ale to znowu mamy... Tak, tu jest nie... Broń. To może być jakiś... Przepraszam, ale widzę część... Widzę element wspólny, tak? Między tym, 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 tak? Znaczy tym i tym widzę element wspólny, powiedzmy. Tak, wojownik nie strach śmierć. No, ja bym powiedział, nie bał się śmierci, tak? Bo wojownikowi nie straszna śmierć. O! Może straszny to jest? W takim wypadku. No i zobaczcie, to też mamy coś. Nosić, posiadać. No to może być instrument. Nie wiem. Instrument. Na razie. Bo jakby pasuje mi do tego, co widzę. To może być coś innego, ale to jest pierwsze skojarzenie. No i zobaczcie, że tu mamy określenie tego kogoś. Tak? Więc jak dowiemy się... W ogóle zobaczcie, widzicie ten... To nie jest symbol, ale wygląda jak symbol trochę, tak? Wygląda jak symbol stąd. Czy to brzmi się kojarzy, że wygląda jak symbol stąd? To jest robić, tworzyć, nie? Ale wiemy też, że... No nie. To po prostu jest element, wiecie... Jeszcze niby być, może być wierny, to może być wiernić? Nie no, przesadzam, tak? Ale chodzi o to, że bardzo podobne jest to do symbolu, do glifu wiernych, ale to nie jest glif. To jest po prostu środek gitary, cokolwiek to jest. To może być gitara, to może być, nie wiem. Właśnie nie banto, tylko powiedziałbym, że bardziej, kurczę, miałem w głowie... Nosić, posiada instrument. Więc bardziej bym powiedział, że to jest coś w kierunku... Wyleciało mi z głowy. O kurcze! A ci na czerwono tutaj. Ale widzicie, co mają? Mają inną broń. Nie mogę tam pójść. Tak? Czy nie wpuszczą mnie, tak? Ło! Wiele wojowników. Znowu to hasło, tak? Wiele wojowników, czy wojownicy czekają, albo wojowników czeka coś tam. No właśnie. Ale wydaje mi się, że to w takim wypadku jest ta nacja, tak? To musi być... To może być po prostu miejsce, gdzie są ci, nie wiem, kapłani. Nie, to jest jakiś, jest ewidentnie jakaś nacja, tak? Więc to bym powiedział raczej, że w ich języku to musi być coś z jakimś... Tak, tam jest wierny, nie? Może to jest jakiś kapłan. Ciężko powiedzieć. Może w tym języku też mieliśmy coś. No to mamy raczej wojowników, mamy kaznodzieja. Może kaznodzieja to jest? Czy on wygląda jak kaznodzieja? Czy my widzieliśmy, jak kaznodzieje wyglądają? Nie sądzę, że mieli instrument, więc to spodziewam się, że to może być... No właśnie, ale jest w ogóle święty, to on ma w ogóle aureolę i jeszcze ma instrument. Także jakbym tutaj nie szalał z jakimś kapłanem może, ale wiecie, no próbuję nazwać jakoś te... Bardowie, bard... Na święty bard, na razie go nazwę, tak? Nie wiem, co to jest, moja nazwa techniczna na te kastę, tak? Święty bard. To na razie tutaj mogłem... Ale co ciekawe, to teraz... Czy jeszcze było jakieś przejście, które przeoczyłem? Bo mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że to tyle. Nie pamiętam... Kurczę, naprawdę, tak mi się wydaje, że... Jakby tu gra też muzyka, jakby grana na tym instrumencie, tak? Ale teraz mnie to martwi. Może... Może jestem w stanie teraz zostać się po... Wiecie co? Mam wrażenie, że teraz... Dobra, wiecie co? Skumałem jedną rzecz. Pamiętacie, że była winda do butelek? Ja nią nie zjechałem, ja przerwałem zjazd, ale teraz jako ubrany wojownik, przecież będę mógł wejść tam do środka. Wcześniej to było niemożliwe i ukraść jakąś butelkę może.
butelkę położę tamtemu gościowi, dowiem się, na czym polega dzwonienie na dzwonach, jaką melodię trzeba zagrać, tak? I świetnie, tylko trochę śmało fast traveli dali. Albo nie trafiam na niej jakoś dziwnym cudem. Więc idę po butelkę, bo mam wrażenie, że wiem, jak ją zdobędę. Po prostu po nią pójdę i tyle. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj była trasa. Tutaj jeszcze nie pojechałem, tak? Tak, jakoś nie skojarzyłem, że tu jeszcze jest trasa, więc tu jeszcze można pójść w razie czego. Ale na razie chcę zdobyć butelki, żeby no je mieć po prostu, tak? A zauważyłem, że jeszcze jest jedno przejście. Tu trzeba pamiętać właśnie, gdzie są przejścia i sobie to jakoś w głowie notować, co gdzie jest i gdzie byliśmy przede wszystkim. Teraz będę mógł wejść, bo o, widzicie? Dobra, moim zdaniem od kiedy się dobrze przebrałem, to zmieniło barwy. To jest teraz czerwone, to nie było czerwone, to wszystko było szare. Teraz w naszych oczach jest to czerwone. O właśnie. Czy mogę wziąć więcej niż jedną butelkę? Musi być jakiś alkohol po prostu. Nie widzę, ale to mogę sobie zaznaczyć, czy jeszcze coś jest podległe interakcji, ale nie jest. Więc butelka mi się przyda, jak dobrze wiecie do czego już. Natomiast nadal jeszcze na koniec tego odcinka może zajrzę do tej nowej lokacji. Tak, tutaj chcę zajrzeć. Zobaczyć, co to jest za symbol. A, to jest w ogóle inny symbol. To jest taki symbol. Ale mam wrażenie, czy ja już widziałem taki symbol? Nie, widziałem taką rękę tutaj, że to jest pchać. Jakby tutaj też trzymał jakiś krzyż. No dobra, zobaczymy. Bo te trójkąty też coś znaczą. Może trójkąty... Coś tu jest w środku jakby. Może te trójkąty po prostu, słuchajcie... Tu mamy trójkąt, a to jest służba. Tu mamy też, tak? Więc trójkąty mogą oznaczać budynki, tak? Jak coś jest u takiej podstawy trójkąta, to, przepraszam, może oznaczać jakiś budynek. Tak, a w ogóle tak mam wrażenie, że tutaj sobie dodam może strach. Straszny, nie wiem. Na razie to jest tylko mój strzał. Co my tu mamy? Kolejne przejście mamy, aha, dalej możemy iść. Dobra, ale tu mam wrażenie, że może jestem w stanie z kimś porozmawiać? Mogę pogadać z nimi. Pogadajmy. Co ty mówisz? Wylew wników wczoraj znowu? Tak, to jest... Dobra, on mówi to, co jest na mieczu. Tak? On jakby wypowiada po prostu w ciemno jakieś, kurde, frazesy. O! Okej. Czeka butelka. Dobra. To jest, oni się naśmiewają z tych oto właśnie, no ktoś to jest, tak? Tylko teraz pytanie kto, czy to jest właśnie kaznodzieja? Nabijają się na przykład z kaznodziei, że oni, ich czeka tylko picie i nic więcej, tak? Oni coś tu, mają jakiś wielki plan, wydaje mi się, że oni mają jakiś wielki plan. To mogę tu przejść? Mogę przejść. No dobra. Wiecie co? To jest, widzę, że jakaś kolejna sekcja lokacji. Ja bym chciał na początek... Skoro już mam jakieś rzeczy do zrobienia, na pewno w następnym odcinku zrobimy, wtedy wejdziemy do tego gościa, może dowiemy się, czy to jest rzeczywiście kaznodzieja. To jest ostatnia rzecz, jaką chcę jeszcze zrobić, to wejść tutaj i zobaczyć, co jest tu. Czy to jest po prostu skrót, którym szedłem, czy... Okej, tu przechodzą. Tu mamy, zobaczcie, zmianę broni. Nie, no mamy już miecz. Okej, no to ewidentnie pasuje słowo forteca, co? Pasuje słowo forteca, mogę się do nich pewnie podłączyć. Ale zobaczcie, że muszę oddać broń. Dobra, rozumiem, muszę oddać broń, żeby tam wejść. Tak, bo oni nie mają broni, tylko bez broni mogę wejść, tak? Tak mi się wydaje. Wojowniku, maszeruj. Dobrze, wojownik będzie maszerował, jak przyjdą i zechcą pozwolić mi wejść. O! Aha, ale ten już jest podejrzany, bo tutaj powinien mieć broń, tak? Dobra. No dobra, czekajcie, a tutaj idą? Spróbujmy wejść tutaj z bronią, nie? Nie mogę przejść. Nie. Dobra, okej. Jednak nie ma innej opcji. Muszę zostawić broń. I dołączyć do tych bez broni, a potem po prostu broń odebrać. Czyli do fortecy, widzę, że po prostu posłańce ewidentnie, tak? Myślałem, że mam inny hełm i mi nie pozwolą wejść. Mamy też butelki, o stąd też butelki można wziąć, ale nie tylko z tego co widzę. O, widzicie? Może będziemy musieli wziąć ze sobą jakąś skrzynkę. Co mówi? Nieś wielką skrzynię. A, będę musiał wybrać albo wielką, albo niską. Okej. No też mogę butelkę wziąć, ale no wiadomo. Nieś małą skrzynię. Dobra, musimy wykonać polecenie. Musimy wykonać polecenie, albo wziąć dużo, czyli... Oni krążą wokół, też wykonują polecenia. Ja mam jaką wziąć? Weź małą skrzynię. Gdybym wziął dużo, to byłoby po mnie pewnie.
Dobra. I podłączam się pod szereg. I możemy iść. Wojownicy, marsz! No to idziemy. Butelka wzięta, ale widzicie, po drodze mogłem też stąd butelkę sprzątnąć. Dobra. No, z tym można było też porozmawiać. Kurczę. Z niektórymi można rozmawiać, więc może dowiedziałbym się więcej. Może warto z takimi gadać. Okej. Tylko teraz... No dobra. Odłóż skrzynię. Mhm. Oj, 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 oj! O, nie mogę podchodzić, o kurczę, muszę wykonywać... Wojowniku, maszeruj. Muszę wykonywać polecenia. Odłóż skrzynię. Muszę być bardzo posłuszny. Odłóż skrzynię. No co? Odłóż skrzynię. No, coś... Za wcześnie? Dobra. Wojowniku, pchaj wózek. A, ja jestem tym, który pcha wózek. Dobra. Okej. No to ja się godzę na to, bo więcej się dowiem, niż tylko będę tam stał. Już musimy kończyć odcinek, kurczę. No dobra. Niech się zajmują noszeniem skrzyn, a ja wejdę tutaj. Nie mam tylko broni na razie, ale udało mi się wejść do fortecy. Uuu, patrzcie, będzie jakaś historia, słuchajcie, będzie historia. No, ja bym powiedział wręcz, że ten nie dość, że święty bard, to może faktycznie to są święci. Może to faktycznie są święci. Widzicie, tu mamy... No to wygląda trochę jak, nie wiem, słońce? Tak? Albo Bóg? Słońce albo Bóg, może, wiecie, bo to już jakby było powtórzone, powiedziałbym, że to tak jak było w tamtym, tak jak było w tamtym języku, że Bóg to słońce był, więc mam wrażenie, że to może być właśnie historia tego, co tu się wydarzyło. Mamy jakąś wielką wieżę, oni jakoś zbudowali wokół jakiejś, znaczy widać, że są wojownicy, którzy odkryli jakąś wieżę, wieżę Babel, znaczy, przepraszam, Senar, jesteśmy w wieży, to jest ta wieża, którą odkryli i wokół tej wieży zbudowali fortecę, ponieważ, nie wiem, odkryli świętych? Słuchajcie, dowiemy się więcej z tej historii. Znaczy, możemy przejść po historii i... Dobra, możecie mi napisać, jaką macie interpretację tego, co widzimy na tych freskach. I tu mamy, proszę bardzo, wiele wojowników i to prawdopodobnie oznacza budowało fortecę. Tak, budować, tak bym powiedział. Wielu wojowników budowało fortecę. I tutaj mamy, zobaczcie, służba. Tak. I tu mamy wiele wiernych. Tak to nazwałem do tej pory, zobaczcie, że oni... Tak naprawdę wiernych nazywają potworami wręcz. Tak? Czyli wszyscy ci, którzy... Tylko właśnie, no nie pasuje mi. Znaczy, potwierdziliśmy się, że to są wierni w jakiś sposób, tylko oni mogą nazywać ich... Wiecie, to tak naprawdę wierni to jest nazwa wiernych. Tak? Natomiast oni mogą nazywać wiernych inaczej. Mogą nazywać po prostu jakimiś potworami, tak? To może być słowo potwór, tak? Czy jakiś ktoś, kto jest niskiej kasty. Tak, to to są ci, którymi mogą pomiatać, tak? A ja zostawiłem tę broń. Widzicie, zupełnie idziemy w innym kierunku, tak? Zostawiłem w ogóle nawet jeszcze zabawę tymi dzwonami, więc troszkę naokoło śmigam, wychodzi na to. Ale może to wszystko ma jakiś sens. No słuchajcie, a co tu się będzie działo? To znowu mamy... Patrzcie na te cztery symbole. Cztery symbole jak na dzwonach, więc może tutaj dowiemy się, jaką muzykę trzeba będzie odegrać przy dzwonach i to będzie coś powodowało, tak? Ten dzwon coś musi w ogóle spowodować, więc słuchajcie, widzę, że przenoszenie pochodni będzie być może do tych różnych miejsc, tak mi się wydaje, więc no tak, prawdopodobnie zakładam, strzelam, że chodzi o rzucanie cienia. Tak? Widzimy układ, różne układy, tak, to będzie zagadka z tym związana na bank, ale ją rozwiążemy sobie w kolejnym odcinku, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, gramy dalej, oczywiście w Chants of Senar. Widzimy się za dwa dni i zobaczymy, jak ta zagadka będzie faktycznie wyglądać. Trzymajcie się, do zobaczyska, cześć!